zapraszam Cię na wirtualny spacer po historycznym Grajewie. Jeśli taka tematyka Cię interesuje, zostań ze mną. W dzisiejszym odcinku kolejna starostwo. Czy wiesz, że przełomowym wydarzeniem w historii Grajewa było poprowadzenie przez tą miejscowość linii brzesko-grajewskiej? W celu prawidłowego funkcjonowania miejscowej stacji wybudowano wiele obiektów o różnym przeznaczeniu. W latach 1878-1879 na wschód od linii kolejowej wybudowano gmach przeznaczony na potrzeby komory celnej. Budynek ten znajdował się naprzeciw dworca. Pracowali tam urzędnicy kolejowi, a także funkcjonariusze służb skarbowych, tak zwani rewidenci celni. Budynek był podpiwniczony. Znajdował się w nim też magazyn oraz studnia z metalową pompą. W tym budynku przetrzymywano również osoby oskarżone o różne przestępstwa. Następnie przekazywano ich do aresztu. W latach 1897-1899 dokonano rozbudowy tego obiektu. Rosyjska komora celna mieściła się tam do 1915 roku. Na skutek niemieckiej ofensywy wojska carskie i pracownicy administracyjni zostali zmuszeni do wycofania. Grajewo zajęli nowi okupanci. Tym razem byli to Niemcy, którzy 1 marca 1918 roku przenieśli do Grajewa siedzibę powiatu szczuczyńskiego. Wówczas nie było ono nawet miastem, a tylko osadą i tak było do 1969 roku. Niemieckie władze okupacyjne, a więc urzędnicy powiatowi, przenieśli się do budynków byłej komory celnej w Grajewie. Z tego miejsca łatwiej było dopilnować przychodzące transporty kolejowe. Dlatego pozbawiono siedzibę powiatu Szczuczyn, odległy o kilkanaście kilometrów od stacji. Mimo formalnego wyzwolenia ziemi powiatu w listopadzie 1918 roku, samo Grajewo zostało ostatecznie oswobodzone dopiero w lutym 1919 roku. Do tego czasu w budynkach położonych przy stacji kolejowej przebywali urzędnicy niemieccy, którzy kontrolowali ruch kolejowy przez miasto Grajewo. Dlatego dopiero w 1919 roku Polacy przejęli budynki kolejowe. Na początku niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w byłych budynkach kolejowych pracowali urzędnicy kasy skarbowej i starostwa powiatu szczuczyńskiego, a także obradowali tam radni sejmiku powiatowego. Po agresji niemieckiej na Polskę część urzędników opuściła miasto. Pod koniec września 1939 roku Grajewo zajęły wojska sowieckie, z którymi przybyli funkcjonariusze służb i urzędnicy. W byłym budynku powiatu szczuczyńskiego okupanci utworzyli więzienie. W latach 1939-1941 w piwnicach przetrzymywano Polaków, którzy byli przesłuchiwani i torturowani przez funkcjonariuszy NKWD. Bliscy więźniów przynosili im odzież oraz jedzenie. Ich relacje są bezcennym źródłem sowieckiego terroru na terenie miasta. Położenie budynku umożliwiało ewakuację więźniów bez przypadkowych świadków. Pomiędzy budynkiem, w którym trzymano uwięzionych, a dworcem, tworzono kordony żołnierzy. Pomiędzy nimi przeprowadzono osoby przetrzymywane w piwnicach i zmuszano do wsiadania do podstawionych wagonów kolejowych. Potem osoby te wieziono w głąb Związku Radzieckiego. W ten sposób odbywały się
Deportacje. W latach 1941-1945 w byłych budynkach kolejowych rezydowali urzędnicy niemieccy. Zajmowali się oni wysyłaniem grajewian na prace przymusowe. Transportowano też towary zrabowane ofiarom na terenach okupowanych. W latach 1945-1975 w budynku pracowali urzędnicy powiatu, którzy w roku 1948 zmienił nazwę ze Szczuczyńskiego na Grajewski. Zaś w latach 1975-1990 przebywały w nim władze miejskie, a w latach 1990-1998 w budynku mieścił się Urząd Rejonowy, czyli organ rządowy administracji gminami Goniąc, Grajewo, Radziwów, Rajgród, Szczuczyn, Czcianne oraz miasto Grajewo. Od 1999 roku w budynku mieści się Starostwo Powiatu Grajewskiego, czyli miasto Grajewo, gminy Grajewo, Radziwów, Rajgród, Szczuczyn i Wąsosz. I to już koniec na dziś. Jeśli ten odcinek Ci się podobał i jesteś ciekawy innych historii związanych z naszym miastem, zapraszam Cię już jutro na kolejny odcinek, w którym opowiem Ci o magistracie.